Okay. Witam wszystkich serdecznie z tej strony. Dawidowur, dzisiejszym moim gościem jest doradca kredytowy Aga Moczyńska. Wszystkich Was przepraszam, słuchajcie, za małe tutaj spowolnienie. Spowolnienie jest spowodowane tym, że nie nagrywamy dzisiaj na żywo z naszego studia. Prosto, być może kojarzycie tą nieruchomość, prosto tutaj od naszego IT Jakuba, dlatego że Jakub w tym momencie nie może się ruszyć z domu. Z tego względu, że jest przy nadziei, a dokładnie przy nadziei jest jego. Będą rozkładać nam parkiet, będzie DJ, będą bary, restauracje. Też dla nas wszystkich dostępne. Kto będzie miał ochotę, może iść się pobawić, potańczyć, ale kto nie chce, nie musi, tak? Może wtedy spędzać czas w salach obok, żeby po prostu poznać kogoś, z kimś porozmawiać, czegoś się ciekawego dowiedzieć, tak? I sprawdźcie też ci, którzy jeszcze nie wiedzą, będziemy mieć naprawdę wybitnych wykładowców, tak? Michał Krajewski, który ma swoją własną fabrykę obrabiającą stal, będzie nas uczył na temat procesów, na temat produkcji, tak by firma sama działała, żeby była zautomatyzowana, tak? Więc jeżeli jeszcze nawet nie masz swojej firmy, ale myślisz o tym, żeby kiedyś mieć, to jest, słuchajcie, bardzo ważne, żeby się nauczyć, tak, żeby nie zostać niewolnikiem naszego własnego sukcesu, tak? I tutaj polecę wam przy okazji książkę Mit Przedsiębiorczości. To jest bardzo dobra książka dla tych, którzy chcą prowadzić biznes i dla tych, którzy już prowadzą, tak, by można się po prostu wypalić. Tak będzie również Ewa, która jest rzeczoznawcą i Ewa opowie o tym, jak te banki wyceniają te nieruchomości, no i czego się też możemy spodziewać, tak? Przede wszystkim w takim roku jak ten 2023. Będzie również autor książki Goniąc jednorożce. Słuchajcie, człowiek, którego firmy były notowane na nowojorskiej giełdzie, więc tak naprawdę będzie też no, duży kaliber. Marek Zmysłowski oraz będzie Elżbieta Liberda, która też jest dosyć dobrze znana, często pokazywana w mediach czy w polskich tutaj kanałach telewizyjnych, gdzie jest przedstawiana jako ekspert również rynku nieruchomości. Więc tak naprawdę sami mocni wykładowcy plus masa ekspertów, którzy zawsze przychodzą na te nasze eventy, tak? Więc to jest sobota, 28 stycznia. Tydzień później mamy nasze warsztaty, warsztaty Dowóz Property, 3 dni. 2 dni warsztatów, sobota, niedziela, od rana do wieczora, również z networkingiem. Ze znanych osób, które przyjeżdżają, słuchajcie, do nas na warsztaty, będzie Daniel Siwiec. Jeżeli nie znacie Daniela Siwca, to możecie go wygooglać. Jest to człowiek bardzo rozpoznawany w Polsce. Czemu tak się, słuchajcie, dzieje? No, widocznie ten rynek brytyjski, tak to Robert Kiyosaki powiedział, jest to najlepszy rynek do inwestowania w nieruchomości na świecie. Jest na tyle atrakcyjny, że ludzie po prostu Polski również chcą inwestować. Nie wiem, czy Jakub to zrobił specjalnie, ale właśnie puścił swoje psy, więc będę improwizował, pomimo to, że tu biegają. Lecimy dalej z tematem. Po tych warsztatach, więc na warsztatach będzie również jako uczestnik, będzie Daniel Siwiec. Po tych warsztatach będzie tydzień później, będzie rent to rent dla tych osób, które nie mają na tyle dużego kapitału, żeby kupować nieruchomości, ale chcieliby się już zacząć inwestowaniem. Rent to rent, słuchajcie, nie wiem ile w tym jest prawdy, ale ponoć w Manchesterze takie plotki do mnie doszły, że jest tak duże zapotrzebowanie na wynajem pokojów, że już powstają, słuchajcie, coś, co było w międzywojennej Warszawie, gdzie się wynajmowało na łóżka, tak? I takie historie do mnie dochodzą. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to są plotki. Jeżeli ktoś wynajmuje pokoje w HMO w Manchesterze, słuchajcie, potwierdźcie, ale dochodzą do mnie takie słuchy, że jest już tam wynajem po prostu na łóżka, tak? Że po prostu możesz wynająć sobie łóżko. Nie już pokój, a łóżko, więc już dochodzi naprawdę do jakichś ekstremalnych sytuacji. Ja tak naprawdę przepowiadałem to, gdzie na pewno w kryzysach ludzie będą odchodzić od drogich domów i będą przychodzić na tańsze pokoje, tak? No bo jakby nie patrzeć, nie muszą płacić rachunków, nie muszą płacić cancel taxu. I jest to pewnego rodzaju oszczędność, tak? Więc no, pokoje w tym momencie królują. Może być coraz gorzej z singletami. Jakub, naprawdę cię bardzo proszę, żebyś te tymi psami już sobie potem. Nie wiem, co robił specjalnie, że przez cały dzień tu nie chodziły i nagle w trakcie live'a zaczynają biegać. Ale słuchajcie, dobra, lecimy dalej. Prezentację poproszę. Słuchajcie, my mamy w ogóle w biurze taką ksywkę, że Jakuba nazywamy albo pogromca dinozaurów, albo asteroid, bo Jakub zawsze raz w miesiącu robi mi takie niespodzianki, że spada po prostu jak asteroid niespodziewanie na te dinozaury. I ja jak ten, za przeproszeniem, szczur, muszę się schować w jakąś jaskinię, to wszystko przeżyć, nie? Więc w tym momencie mamy dokładnie to samo.
Nie wiem, czemu nagle teraz te psy się musiały odpalić. To są, Dawid, uroki live'a, tak? Tak, uroki live'a. To jest jeden z powodów, dla których warto zawsze być na live, bo nigdy nie wiadomo, co może nam się ciekawego przydarzyć. Okej, okay. Więc tak. Więc tak, słuchajcie, przechodząc do dzisiejszego zagadnienia, dzisiejszego tematu. Więc na pierwszym tutaj slajdzie widzimy wykres, tak? Jest to wykres, który przedstawia bardzo ciekawe informacje, czyli wzrost cen nieruchomości, a wzrost repossessów, czyli przejęć nieruchomości. No o dziwo, tak? W Wielkiej Brytanii no ludzie też tracą nieruchomości z różnych przyczyn, tak? Czasami jest tak, że po prostu rozchodzi się para i nagle stwierdzają, ja nie będę płacił, dosłownie ja znam takie przypadki, znam takich ludzi. Ja nie będę płacił tego kredytu, ty go płać. Nie, ja nie będę tego kredytu płacił, ty go płać. I po prostu się na siebie nawzajem obrażają i nikt nagle kredytu nie płaci i ten dom zostaje przejęty. Co jest totalną głupotą, no bo w tym wypadku no, ci ludzie mają zniszczoną historię kredytową, ale dosłownie ja znam takie przypadki. Inny przypadek znam, gdzie no, rata kredytowa wychodziła, uwaga, chyba z 60 funtów. 60 funtów. Obok była myjnia, gdzie no, Albańczyk płacił 60 funtów dniówki, może nawet i mniej, bo to było cash to hand, więc tam minimum wage podzielone pewnie przez pół, no ale tak to jest płacone. Nie wiem, jak to legalnie jeszcze tutaj te minie tutaj działają w Wielkiej Brytanii, no ale jest tutaj takie widocznie zapotrzebowanie. Zaczęło iść na dzień, jeden dzień w miesiącu na minie, żeby popracować na tej minie i już byłoby na tą ratę kredytu do spłacenia. W każdym razie wykres ten pokazuje, tak jak widzimy, gdzie kiedy jest rosnąca ilość tych repossessów, zaczynają spadać ceny nieruchomości, tak? I potem mamy kolejną taką sytuację w 2008, gdzie widać, że znowu te repossessy, czyli przejęcia tych nieruchomości przez banki, znowu zaczynały wzrastać i znowu były spadki cen nieruchomości, tak? To, co ja zawsze, słuchajcie, powtarzam, tak? Gdzie kryzys to jest tak naprawdę okazja. Ja byłem teraz w Polsce na konferencji, mogliście może zauważyć to na moim kanale na YouTubie. Udało się dostać wycinek z jednej z moich wypowiedzi. No niektórzy mocno i emocjonalnie z tym zareagowali. No słuchajcie, nie ma w historii, jakby ktoś po prostu sprawdził tę historię, no nie ma w historii tak, że cały czas nieustannie te ceny będą rosnąć. W długim terminie tak, ale co jakiś czas pojawiają się korekty, czyli będzie po prostu mała korekta, spadek, będzie większa korekta, spadek. W długim terminie jednak no te wzrosty są dosyć znaczne i bardzo to dobrze pokazuje Excel, który jest tutaj przygotowany. Możecie znaleźć to też na Google przez National Bank, przez Nationwide od 1952 do dnia dzisiejszego, tak? Gdzie te ceny od 1800 funtów do średniej Wielkiej Brytanii 270 tysięcy funtów wzrosły. I teraz przechodząc do kolejnego slajdu. Jak wygląda to na dzień dzisiejszy, czyli roszczenia hipoteczne, nakazy do zapłaty i przejęcia nieruchomości znacznie wzrosły w porównaniu z tym samym kwartałem z roku 2021. Więc, żeby tu Was też nie straszyć, bo mógłbym teraz taką zrobić tutaj manipulację, tak? Zobaczcie, mieliśmy wzrost z 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca, czyli 40%. Nakazów do zapłaty z 400 do 2000 ponad 300. Tak, nakazów przejęcia nieruchomości z 525 do 2,5 tysiąca i samych przejęć przez komorników sądowych z 45 do 770, tak? No ale i słuchajcie, w ten sposób się tworzy manipulacja. Zobaczcie, jaką mamy katastrofę już dzisiaj, ile jest tych przejęć, jak tego jest dużo więcej od 2021. Tylko, że w 2021 mieliśmy ten COVID, no i tych przejęć tak dużo nie było, tak? Niektórzy mieli tutaj odroczone były możliwości holiday, tak, jeżeli chodzi o raty, tak, że mogliśmy nie płacić tych rat kredytowych albo mieć tam ileś ich odroczonych, więc tak naprawdę ta ilość mocno spadła i w porównaniu, i teraz trzeba porównać do normalnych lat, w porównaniu do roku 2019, czyli przed tego covidowego, to dalej jest to na poziomie tak naprawdę 50-60% do tego, co było w 2019. 2019 z kolei w porównaniu do poprzednich lat, to tam naprawdę już zaczynało pikować, tak? Już nie wiem, czy tak naprawdę, znaczy no, wedle tego wykresu to w sumie wiem, tak? Ten COVID tak naprawdę odroczył coś, co już nas mocno zbliżało do po prostu dużego tąpnięcia, do dużego kryzysu, bo te repossessy, ta ilość repossessów cały czas już zaczynała wzrastać, no a potem przyszedł COVID i nagle to wszystko zatrzymał, tak? No bo ludzie poszli do domu, banki nie robiły tych przejęć, ludzie dostawali potem bank backloany albo dostawali te furlough,
więc w jakiś sposób to zostało powstrzymane, uratowane, ale już zaczynamy do tego wracać, tak? Już teraz przejęcia komornicze zbliżają się tak naprawdę do tego, co były w 2019 roku i no, wygląda na to, że będzie tego coraz więcej. Dlaczego? Dlatego też, że wiele osób mocno przepłaciło za nieruchomości, kiedy były bardzo tanie raty, wzięli na przykład fiksa na 2 lata i część tych fiksów, czyli zamrożonych rat, odmrozi się, załóżmy, w tym roku. I kiedy się one odmrożą w tym roku, no oni będą musieli płacić kredyty już dostosowane do obecnych stóp procentowych. I teraz, żeby nikogo tutaj nie straszyć, większość banków twierdzi, tak, ja tutaj się też zgadzam, że to potrwa co najwyżej do 2025 roku. Więc mamy okno dwuletnie, słuchajcie, dwuletnie okno, żeby teraz się obkupić. Żeby nie było, słuchajcie, sytuacji, że za 5-10 lat, dzisiaj nawet taką wiadomość dostałem, słuchajcie, od pana, którego pozdrawiam, być może nas teraz ogląda, że już 3 lata temu chciał do nas przyjść na warsztaty, chciał inwestować, ale żona mówiła, żeby tego nie robić. Oglądał nas potem przez te 3 kolejne lata i mówi, że żałuje, bo przez 3 lata no, nie zrobił tego. Oczywiście zwalił na żonę. Ja tutaj, słuchajcie, nie obwiniam ani żon, ani mężów. Być może on miał tutaj niewystarczające umiejętności negocjacyjne. W każdym bądź razie, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś powie za 10 lat, no wtedy był najlepszy okres. Tak, tak samo jak dzisiaj ludzie mówią, no wtedy jak był 2008, 2009, 2010, no trzeba było kupować, ale nie kupiłem. No i niestety mądry człowiek po szkodzie, spójrzcie sobie na historię 70 lat. To się po prostu cały czas powtarza, to są cykle, to się powtarza i będą kolejne za 15 lat, za być może 12 lat, tak? No zobaczymy, co się będzie geopolitycznie działo na tym świecie. I tu mamy na następnym wykresie pokazane na przestrzeni paru ostatnich lat, tak, jak wyglądała sytuacja właśnie claimów i orderów, czy samych przejęć nieruchomości. Widać, że ewidentnie drugi kwartał 2020 po prostu spadło to bardzo dynamicznie, no było to zatrzymane w sposób sztuczny, tak, to nie było naturalne zjawisko, tak. I konsekwencje przejęcia nieruchomości, tak, kiedy nieruchomość jest sprzedawana, już na ostatnim slajdzie, często mamy właśnie pytania co do tego, tak, co się stanie, kiedy nieruchomość zostanie przez nas przejęta. Więc ogólnie, żeby was nie straszyć, ja nikogo nie znam z naszego otoczenia, komu zostały przejęte nieruchomości, jeżeli inwestuje i robi to w normalny sposób, wynajmuje. Nie robi z tego plantacji marihuany, nie robi z tego innego produktu niż ma na to kredyt, tak? Czyli na przykład, bo takie historie niestety też znam, jak ktoś kupił dom rezydencki na siebie, na partnerkę, jeden wspólny, zrobili z tego nielegalne nieruchomości HMO, zaprosili jeszcze bank na wycenę, z czego rzeczoznawca widzi, no przepraszam, tu jest 6 osób, tutaj ty powinieneś mieszkać, a nie 6 obcych osób, tak? No i dostaje wezwanie do spłaty kredytu w przeciągu miesiąca, tak? W innym wypadku bank przejmie ci nieruchomość, bo złamałeś umowę, to był dom dla ciebie, a nie dom inwestycyjny. Ty nie kupiłeś tego na kredyt buy to let, tylko kupiłeś to na kredyt rezydencki z małym wkładem 50%, a nie z wkładem 25% wkładem własnym, tak? Więc no takie historie też znam, bo znam inne historie, kiedy ktoś brał kredyt pomostowy, wysoko oprocentowany, zmieniał nieruchomość, na przykład budynek komercyjny na mieszkania, a dopiero potem starał się o pozwolenia w mieście, żeby zaakceptowali mu tą nieruchomość, zmienili tutaj zagospodarowanie z nieruchomości komercyjnej na mieszkalną i no niestety, ale no zabrakło jednego puzzla do tej układanki, bo miasto na przykład się nie zgodziło i powiedziało nie. To ma być nieruchomość komercyjna, tam możesz mieć take away'a, a nie mieszkania. Nie wiem, czy po złości, czy nie. Nieważne. Ale to jest po prostu robione od tyłu, tak? No najpierw robimy pozwolenia, a potem zabieramy się za remonty, a nie odwrotnie, tak? Że najpierw remonty i pozwolenia. Więc to są, słuchajcie, jedyne przypadki Polaków, które ja znam w historii 9 lat tutaj, od kiedy inwestuję. Więc kiedy nieruchomość jest sprzedawana, pożyczkodawca wykorzystuje pieniądze ze sprzedaży, aby spłacić to, co jesteś mu winien, tak? To nie jest tak, że bank zajmie ci nieruchomość i wszystko teraz bierze i teraz bankier sobie siedzi w Londynie, odpala sobie cygaro i się cieszy, że przejmuje wszystkie nieruchomości. To jest, słuchajcie, kolejna teoria spiskowa, gdzie ludzie myślą, banki to robią po to, żeby przejąć wszystkie nieruchomości. Nie! Banki muszą upłynnić te nieruchomości. Tak, on nie ma z tego nie wiadomo jakich wielkich profitów, bo ma nakaz tego, że on może wziąć tylko to,
co jesteś mu winny i jakie koszty z tym poniósł, tak? Czyli niepłacone zadłużenie hipoteczne, koszty prawne pożyczkodawcy, no bo w tym momencie, jak on przyjmuje tą nieruchomość, no musi wynająć też jakichś prawników, trzeba tych prawników opłacić. Opłaty za pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, czyli jeżeli to jest wystawione przez, załóżmy, agencję sprzedaży nieruchomości, no to biorą jakieś fee, załóżmy 1-2%, 1,5-2%, tak? Bądź dom aukcyjny, też dom aukcyjny bierze fee. I to fee będzie odciągnięte z tego waszego equity, czyli z tego kapitału, który bank na koniec wam będzie musiał oddać, to on sobie te koszty odejmie po prostu, tak? Czy rachunki za naprawy i konserwację, jeżeli trzeba było coś z tą nieruchomością zrobić i była taka konieczność, tak? Ale cała reszta, czyli to, co zostanie na górkę, uwaga, musi do was wrócić. Czyli jeżeli stracicie nieruchomość, będzie tam no, sporo tej nadpłaty, to bank może wziąć tylko to, co jesteście mu jeszcze winni, plus wszystkie koszty, jakie on poniesie w przypadku przejęcia tej nieruchomości. To jest, słuchajcie, wszystko, więc bez tutaj teorii spiskowych, że banki to robią wszystko po to, żeby rozdają kredyty, potem żeby to wszystko nam zabrać. No nie, bank będzie miał ogromny problem, a największym dla niego jest problemem to, jeżeli ten dom się nie będzie sprzedawał, albo sprzeda się za tanio. Dlaczego? No bo bank komercyjny pożycza pieniądze od banku centralnego, załóżmy dzisiaj jest to 3,5%, tak? I on do tego dojdzie po prostu swoją marżę, czyli on żyje z tej marży. Z tej marży opłaca swoje placówki, swoich pracowników, tak? Wypracowuje dla siebie zysk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Plus tam ma jakieś tam, nie wiem, milion innych produktów, tak? Usługi z kontami bankowymi, czy jakieś tam krótkoterminowe, wysokoprocentowane pożyczki, tak? I to jest, i tak to po prostu działa, tak? Więc słuchajcie, ja nie jestem tutaj też po niczyjej stronie, ale bez skrajnych historii, gdzie nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy, tak? To jest kolejna teoria spiskowa, gdzie ludzie bardzo to lubią chłonąć. Ogólnie przesłanie jest tego takie, że ludzie po prostu chcą mieć coraz mniej. Nie czują potrzeby, żeby posiadać dom, posiadać auto, auto w leasing, dom na wynajem, tak? Nie potrzebują domku nad jeziorem, bo po prostu pojedzie sobie do hotelu, wynajmie. Ludzie coraz mniej chcą mieć, a coraz bardziej jest dla nich wygodne, żeby po prostu wynajmować, tak? Dla tych, słuchajcie, którzy jeszcze nie wiedzą, ja się nazywam Dawidowicz, jestem inwestorem na brytyjskim rynku nieruchomości, a teraz przekazuję głos do Agnieszki Moczyńskiej, Aga, która jest brokerem, tutaj doradcą kredytowym i tak naprawdę chyba właścicielem największej, z tego co mi wiadomo, polskiej firmy tutaj związanej z doradztwem kredytowym w Wielkiej Brytanii. Aga, głos do Ciebie. No, witam Was, moi drodzy, serdecznie. Dzisiaj mamy ten temat taki mało radosny, jeżeli chodzi o repossession, ale właśnie tak jak Dawid powiedział, ja też powiem Wam parę słów o tym, jakie są moje doświadczenia, jeżeli chodzi o te procesy. A wracając do przedstawiania się, nazywam się Aga Moczyńska, jestem właścicielką firmy brokerskiej Husaria Group. Też nas możecie spotkać na Asbiro, nie tylko tym styczniowym, ale i każdym, które się odbywa w Sheffield, Milton Keynes, Bristolu i również w Birmingham. Także każdego, kto ma jakiekolwiek pytania odnośnie finansowania nieruchomości czy ubezpieczeń, bardzo chętnie zapraszamy na udział w tych wydarzeniach. Jeżeli chodzi o repossession, no to jest temat trudny, ale repossession zdarza się relatywnie rzadko w UK, dlatego że bardzo dużo innych kroków musi zostać spełnionych i bardzo długa procedura musi zostać zakończona, żeby bank, który udzielił nam kredytu hipotecznego, mógł przejść do tego drastycznego kroku, jakim jest zabranie nam nieruchomości. I Dawid, czy my możemy wrzucić z powrotem prezentację? Co się tam dzieje? Zamieszanie, tak? Zamieszanie z psiakami, a może moglibyśmy wrzucić slajd z tym, od czego zaczynają się kłopoty finansowe i na co trzeba zwracać uwagę i gdzie jest początek w ogóle tej całej góry lodowej, co? Uda nam się? Dawid, ty mnie słyszysz? Ja cię słyszę, tak. A, no to super, to a jesteś w stanie... No jest slajd, jest. Jest. Nie ma mojego slajdu, nie, jeszcze nie. Zaraz się pojawi pewnie. Oznaka problemów finansowych, jest do później, Maga. Zaraz będzie.
To z Możesz bardzo mówić. dużym opóźnieniem, ja go w ogóle jeszcze nie widzę, ale okej, to w takim razie, jeżeli wy go już widzicie, to tak. No jakie są oznaki problemów finansowych? Jest kilka kroków, które nas prowadzi do tej ostateczności, tak? Najpierw zaczyna się od drobnych poślizgów, to są opóźnienia w płatnościach, gdzieś tam spóźnimy się z, nie wiem, 10 dni, miesiąc z rachunkiem za wodę, za prąd, nie daj Boże, z ratą kredytu hipotecznego, dlatego że rata kredytu hipotecznego to jest najgorsze opóźnienie płatności, jakie możemy, że tak powiem, popełnić, dlatego że ono ma największe konsekwencje dla naszej wiarygodności kredytowej. Kolejnym takim krokiem w zaawansowaniu, jeżeli chodzi o naszą wiarygodność jako kredytobiorcę, są pominięte płatności, czyli taka nie opóźniona, ale już pominięta, tak? Czyli nie zapłaciliśmy w styczniu rachunku za wodę czy raty kredytu hipotecznego, płacimy w lutym, ale ta jedna jest pominięta. Ona jest już poważniejszym przewinieniem w naszym raporcie kredytowym. Uporczywe zaległości to są tak zwane defaults, które figurują na naszym raporcie kredytowym do 6 lat. Natomiast jednym z najbardziej poważnych przewinień jest CCJ, czyli County Court Judgment. To jest wtedy, kiedy nasz wierzyciel udaje się ze swoim długiem do sądu grodzkiego i tam uzyskuje nakaz odzyskania należności. Natomiast jeżeli chodzi o repossession, to do repossession dochodzi, jeżeli przestajemy płacić raty kredytu hipotecznego i w ogóle nie kontaktujemy się z bankiem, żeby rozwiązać tą sytuację, albo kontaktujemy się, ale nie wywiązujemy się z tego, co ustaliliśmy wspólnie z naszym pożyczkodawcą, tak? W momencie, kiedy następują problemy, to mamy różne alternatywy do repossession, czyli w rozmowach, negocjacjach ze swoim bankiem możemy ustalić albo odroczenie płatności odsetek, albo możemy wydłużyć okres kredytowania, powiedzmy z 20 lat do 25, czy jakikolwiek termin, który jest odpowiedni w naszym przypadku, tak żeby zmniejszyć ratę. Można zmienić rodzaj kredytu, tak? Czyli umówić się, że zamiast spłacać kapitał i odsetki, spłacamy same odsetki, więc rata kredytu jest mniejsza, albo sam kapitał, tak jak punkt pierwszy mówi, a odsetki zostawiamy na później. Kolejnym wyjściem jest zamiast nadganiać pominięte raty, co może być dosyć dużym obciążeniem finansowym, możemy dodać zaległość do łącznej kwoty kredytu i rozłożyć ją na cały okres kredytowania. Ona się wtedy robi o wiele mniejsza. Sam proces repossession, jeżeli byśmy mieli sobie omówić, to jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, to nie jest tak, że bank może po prostu przyjść do nas, bo nie zapłaciliśmy kilku rat kredytu hipotecznego i odebrać nam nieruchomość, tak? Najpierw bank kontaktuje się z nami jako z kredytobiorcą po to, żeby odebrać czy ustalić spłatę zaległości. Następnie rozpoczyna się procedura sądowa. Bank musi wypełnić odpowiedni proces, tak, i iść zgodnie z procedurą, żeby w ogóle sąd mógł wydać nakaz repossession. Decyzję sąd może w wyniku rozprawy sądowej wydać dwie, albo tak zwany outright order, albo suspended order, czyli natychmiastowy repossession, natychmiastowe przejęcie nieruchomości, albo zawieszone, dlatego że my jako dłużnik proponujemy jakąś alternatywę do tego, żeby od razu przejąć nieruchomość. Po wydanej decyzji następuje eksmisja, a potem sprzedaż nieruchomości przez banki. Tak jak Dawid wspominałeś wcześniej, ta sprzedaż nieruchomości przez bank musi się odbyć na odpowiednich zasadach. Bank ma obowiązek uzyskać za nią jak największą cenę i to, co zostanie na górkę po potrąceniu kosztów i spłacie kredytu, należy się nam jako właścicielowi nieruchomości. Natomiast we wcześniejszych etapach repossession zawsze mamy prawo poprosić bank o to, żeby dał nam odpowiednią ilość czasu na to, żebyśmy sami sprzedali taką nieruchomość. Dlatego, że wtedy mamy szansę uzyskać prawdopodobnie jeszcze lepszą cenę, tak, niż przy takich sprzedażach
Reposession. I ostatni zestaw informacji, jaki tu mamy, to pewnie sobie zostawimy na późniejszy etap tego live'a, bo będziemy mówić też o tym, co można zrobić, jakie są różne kroki do tego, żeby zabezpieczyć się przed tym reposition. No bo dlaczego znajdujemy się w takiej sytuacji? Oczywiście dlatego, że no przydarzają nam się jakieś kłopoty finansowe, tak? Czy to jako właścicielowi nieruchomości własnej, czy jako landlordowi. Też warto tutaj wspomnieć, że jeżeli wynajmujemy nieruchomość, to nie zawsze, jeżeli nasz landlord będzie przedmiotem takiej reposition, my będziemy musieli się wyprowadzić, tak? Nie zawsze. Jako tenant mamy pewne prawa do pozostania w nieruchomości, którą bank przejmuje za długi, jeżeli mamy tak zwane binding tenancy, ale to należy sobie oczywiście sprawdzić indywidualnie. Więc tak, no słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam również do tego, żebyście pisali na czacie. Będziemy odpowiadać na wasze wszystkie tutaj pytania, czy to na Facebooku, czy na YouTubie. A jeżeli słuchajcie, nie ma dalszych pytań, no to co? No to Agat, no to przejdźmy może do kolejnego twojego slajdu, czyli no jak tak naprawdę można się też uchronić przed tym, no bo niestety, ale w XXI wieku, no, ludzie są nauczeni, że albo państwo im pomoże, tak, albo że zawsze będzie hossa na rynku, zawsze będzie ta gospodarka rosła i będzie zawsze kolorowo i no, nie są nauczeni tego, żeby trzymać jakieś oszczędności na koncie, żyją tak naprawdę z miesiąca na miesiąc, a w szczególności zachodnie społeczeństwo, gdzie prosty przykład, jak ja kiedyś zaczynałem inwestować tutaj na rynku nieruchomości, wszedłem po prostu, żeby kupić pralkę na jeden z domów, który kupiliśmy i no była tam oferta, że można to wziąć na raty, na rok bądź tam na dwa i po prostu jak sobie przeliczyłem, ile w tych ratach się zapłaci za tą pralkę, wychodziło mi, że w tej cenie miałoby się dwie pralki i dla mnie na nasz taki polski rozum, tak, byłem przekonany, że no proszę panią, ale kto w ogóle kupuje na te raty, przecież no na chłopski rozum, no przecież to się nie opłaca, tak, jak płacę za dwie, a mam jedną, tak, w drugą stronę. No i się okazało, że pani powiedziała, że większość klientów właśnie bierze to w taki sposób, bo rata jest malutka i, no, i mają pralkę już, czyli na teraz, nie muszą odkładać na to. No i niestety tak samo społeczeństwo amerykańskie, większość tego społeczeństwa, uwaga, nie ma nawet $1000 na koncie, tak, czyli jak po prostu tracą pracę, no to robi się ciężko, idzie się wtedy w karty kredytowe, czyli innego rodzaju pożyczki. No a banki teraz widzą, co się dzieje i mocno ukrócają właśnie te krótkoterminowe pożyczki. Mocno zmniejszyły też limity tak naprawdę tych chwilówek. Jeżeli my znamy sami absolwentów, którzy wykorzystywali takie karty debetowe, karty kredytowe, wykorzystywali do tego, żeby załóżmy kupić sobie dom, a wyremontować go sobie z kart kredytowych. No i nagle im też pospadały te limity o połowę, tak? Czyli banki też już przewidują, że mogą tu być jakieś konsumenckie bankructwa, zmniejszają te limity, zmniejszają dostępność do tych produktów. A co, Aga, można w takim wypadku robić? Jak ludzie mogą się zabezpieczać, no jeżeli już są w takiej sytuacji? Jakub, poproszę slajd. No na pewno po pierwsze, tak jak mówisz, no warto jest zadbać o to, żeby mieć jakieś zapasy finansowe i oszczędności, ale do tego, żeby właśnie nie znaleźć się w sytuacji bez wyjścia, jeżeli chodzi o finanse, no mamy dwie alternatywy, tak? Albo własne oszczędności, albo inny produkt finansowy, który nam zapewni płynność finansową. I dlaczego zazwyczaj znajdujemy się w kłopotach finansowych? Bo albo tracimy pracę, albo jesteśmy niezdolni do pracy ze względu na chorobę jakąkolwiek, albo na przykład, no nie wiem, tak, ta niezdolność do pracy jest spowodowana nie tylko chorobą, ale również wypadkiem, więc warto jest zwrócić uwagę na różne produkty ubezpieczeniowe, jakimi możemy niskim kosztem zabezpieczyć sobie płynność finansową w razie kłopotów, tak? Czyli to są polisy Income Protection. Warto wiedzieć w ogóle, o co chodzi w każdym z tych ubezpieczeń, także zachęcam do tego, żeby sobie posprawdzać, co tak naprawdę mamy, a czego nam jeszcze brakuje, bo jest masa klientów i masa osób, z którymi rozmawiam, które
nie do końca wiedzą, do czego który produkt ubezpieczeniowy służy. Także Income Protection do tego, żeby wypłacała nam polisa prywatne, chorobowe w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę. Mortgage Payment Protection to są takie polisy specjalistyczne, które specjalnie mają za zadanie pokryć w pewnym procencie albo w całości ratę kredytu hipotecznego, jeżeli jesteśmy niezdolni do pracy albo utraciliśmy pracę, w zależności od produktu. Critical Illness Cover to są plany, które wypłacają jednorazowo dużą sumę czy większą sumę w razie diagnozy z chorobą krytyczną. No i takie najpopularniejsze polisy to są polisy wypadkowe, tylko proszę pamiętać, że polisa wypadkowa wypłaca tylko w przypadku wypadku, tak? Jeżeli nie możemy pracować ze względu na chorobę, to taka polisa nam się do niczego nie przyda. Natomiast warto też pamiętać, że polisy wypadkowe również wypłacają jednorazowo. Oczywiście każda polisa może mieć dodatkowe jakieś cechy, dodatkowe kryteria, dodatkowe bonusy, tak? Także warto wiedzieć dokładnie, co mamy, zanim będziemy chcieli sobie na szybko wykupić coś nowego, albo zobaczyć w ogóle, czego nam brakuje i na co jeszcze należałoby zwrócić uwagę, żebyśmy byli zabezpieczeni na wszystkich frontach. To jest bardzo prosty sposób tak naprawdę. Ja zachęcam też wszystkich landlordów, żeby rozmawiali o tym ze swoimi tenantami, bo to jest w naszym interesie jako landlorda mieć pewność, że nasz tenant w razie niezdolności do pracy będzie dalej mógł nam płacić czynsz dzięki temu, że jest ubezpieczony i będzie dostawał prywatne chorobowe. Także to też jest taka wskazówka dla tych z Was, którzy wynajmują i mają swoich najemców. I to ja myślę, że to tak w pigułce tyle na temat tego, co tak, można by było. Dzisiaj poruszamy tylko wąski temat. Nie chcę, żeby znowu te live'y trwały po 2-3 godziny, żeby tutaj zamęczać ludzi, więc już prawie tutaj mamy pół godziny, ale przejdziemy do pytań. Tak, na grupie absolwentów mieliśmy, absolwenci do Wóz Property, mieliśmy już tutaj pytania od naszych tutaj absolwentów. Coś tak naprawdę teraz, słuchajcie, Q&A. Wszystkie pytania związane z nieruchomościami, 15-20 minut odpowiadamy i kładziemy się spać, jutro się zaczyna nowy dzień. Może nie spać, ale szykujemy się już na kolejny dzień. I teraz tak, jedno z pytań, co to jest podatek SIL? Jak jest naliczany i czy można jakoś go obejść? Więc tak, podatek SIL jest to podatek naliczany w przypadku projektów deweloperskich bądź konwersji, załóżmy jakiś ruder komercyjny, który zmieniamy na mieszkania. I tutaj każdy ten podatek jest naliczany indywidualnie w stosunku do danego City Council, czyli każde miasto tak naprawdę inaczej będzie to naliczał, plus no będą też inne ceny w różnych strefach tego miasta. Tak więc im przychodzimy do droższych miejsc, dzielnic, tam ten podatek będzie znacznie wyższy. I pytanie, czy można go uniknąć, tak? I czy jest zawsze naliczany ten podatek SIL? Więc dla przykładu tutaj wrzuciłem post, słuchajcie, o budowie 20 mieszkań w centrum miasta przy samym ratuszu i tak naprawdę 20 mieszkań, a wydaje mi się, że gdzieś niebawem wrzucę Wam kolejny post z znacznie większego projektu, gdzie sam SIL, czyli podatek, naliczyli mi na 200 tysięcy funtów, czyli jeżeli ta budowa dojdzie do skutku w innym projekcie moim, to sam, słuchajcie, podatek to jest 200 tysięcy funtów. I teraz oczywiście są możliwości, żeby taki podatek ominąć, bądź ogólnie, jeżeli miasto, tak jak w przypadku tego projektu, który wrzuciłem na mój Facebook fanpage, tam sobie miasto zażyczyło, że jeżeli mam projekt powyżej 15 mieszkań, to od całości 20% muszę, jeżeli to będzie sprzedaż, muszę sprzedać jako affordable price, czyli po zaniżonej cenie, no taki mieli po prostu wymóg, plus musiałem ileś tam dać datków na różne wydatki miasta, jeżeli to będzie powyżej, tak? Więc jak ja miałem projekt na 20 mieszkań, to w przypadku sprzedaży musiałbym 5 mieszkań dostosować, a w przypadku takim, że zatrzymuję te mieszkania, to już bym musiał 5 z tych mieszkań oddać do, tak naprawdę, zaraz tutaj kamerę przewróci pies. No jest bardzo groźnie, Jakub sobie nie radzi, ale okej, okay, idziemy dalej. Słuchajcie, ja lubię jak jest pod górkę, jak są, słuchajcie, czasem stresowe sytuacje, bo to nas tak naprawdę też ich wzmacnia. Ja muszę sobie w tych sytuacjach radzić. Więc można tego SIL-u też uniknąć.
jeżeli, no nie wiem, czy jesteście sobie w stanie sami tak naprawdę sporządzić raport, ja używam takich do tego wyspecjalizowanych firm, które tworzą tak naprawdę duży raport, dlaczego nie powinniśmy zapłacić takiej kwoty, albo dlaczego nie powinniśmy spełnić wszystkich tych warunków, bo jest, załóżmy, teraz taka sytuacja na rynku, a nie inna, tak? I my takie kontakty również, słuchajcie, dajemy na grupie absolwenci domów property, bądź na naszych warsztatach. Mało tego, słuchajcie, dzisiaj tutaj też trochę mowy było o komornikach. Ja ostatnio do mojej mamy zadzwoniłem: mamo, słuchaj, mam świetny kontakt, naprawdę działają te nasze spotkania, działają te nasze warsztaty, ludzie cały czas wymieniają się kontaktami, dostałem świetny kontakt. I mama mówi: do kogo? Mówi: naprawdę czekałem na tak dobry kontakt, mam kontakt do komornika. I wyobraźcie sobie, ludzie, którzy żyją w Polsce, zaraz, dlaczego ja, trudne sprawy i inne te historie. Moja mama po prostu aż zbladła, tak? Jak usłyszała słowo komornik. No ale pamiętajmy, że dla jednej strony komornik jest czymś złym, a dla drugiej strony może być czymś dobrym, tak? Więc zawsze, słuchajcie, trzeba odpowiednio mentalnie się nastawić, że nam komornik będzie potrzebny, no bo będziemy mieć na tyle duże firmy, że na pewno raz na jakiś czas ktoś nam nie zapłaci faktury. I takie rzeczy się zdarzają i będzie trzeba, no, wziąć do tego komornika, tak? I założyć sprawę tego tak zwanego CCJ-a. Takie rzeczy też pokazujemy, słuchajcie, i mam właśnie świetny kontakt do komornika, który, uwaga, ściga długi w Wielkiej Brytanii, jest tutaj akredytowany w tym kraju, działa z brytyjskimi sądami, ściąga długi z Polski, Wielkiej Brytanii i nawet Niemiec. Więc nawet jak wam ktoś ucieknie do Polski czy do Niemiec, są w stanie go tam złapać i ściągnąć z niego dług, tak? Więc to jest dosyć ciekawa informacja. Więc podsumowując, bo tutaj poszedłem w dygresję, SIL, tak? Można, jeżeli są ku temu warunki, tak? Można uniknąć i nie zawsze SIL się płaci, bo czasem mogą być właśnie inne warunki, tak jak ja miałem z tymi mieszkaniami, że trzeba, załóżmy, oddać. W Londynie w niektórych miejscach są takie warunki, że na przykład po prostu deweloper musi oddać ileś domów dla kancilu, tak? Różne są po prostu kancile, różne są wymagania, to trzeba sprawdzać lokalnie. Kolejne pytanie, to być może nawet i do Agi. W jaki sposób przebiega proces zmiany rezydenta na consent to let? Od razu może Aga wytłumaczyć, co to jest consent to let i w jaki sposób skoordynować go z nabyciem kolejnego rezydenta? Wiesz co, tutaj jeszcze tylko odniosę się do tego, co pisze Lukas Czarn w komentarzu odnośnie tego, że są polisy wypadkowe, które mają dodatki obejmujące więcej niż tylko pokrycie w przypadku wypadku. Zgadza się. Dokładnie tak jak powiedziałam, że te polisy mają różne dodatkowe benefity i wypłacają w różnych sytuacjach, nie tylko z powodu wypadku. Tak samo jak zwykła polisa na życie może nam również dać możliwość bezpłatnego kontaktu z GP i odbycia konsultacji przez internet, włącznie z wystawieniem recepty, tak, na antybiotyk. Natomiast to są takie niuanse i tyle różnych informacji, i tyle różnych benefitów zawierają poszczególne polisy, że ja nie będę w to wchodzić, aczkolwiek oczywiście gama tych dodatkowych funkcji czy elementów polis jest duża. Natomiast wracając do tego pytania, do consent to let, czyli z consent to let mamy do czynienia wtedy, kiedy jesteśmy właścicielami nieruchomości dla nas do zamieszkania, czyli tak zwanej residential, i chcemy wyprowadzić się z niej i zacząć ją wynajmować tenantom, tak, czyli najemcom. Żeby to zrobić i żeby to zrobić legalnie i zgodnie z zasadami, musimy zaaplikować do banku o zgodę na wynajem, czyli consent to let. I teraz uwaga, jednym z dwóch powodów, dla których bank może zdecydować się na repossession, jest właśnie wykorzystywanie nieruchomości niezgodnie z warunkami kredytu. Czyli jeden powód to jest niewywiązywanie się z płatności rat, drugi to jest wykorzystywanie nieruchomości niezgodnie z przeznaczeniem, tak? Zdeklarowanym przy wzięciu kredytu. Żeby zrobić consent to let, wystarczy skontaktować się ze swoim bankiem i różne banki mają różne wymagania i procedury, ale są one w większości relatywnie proste. Zazwyczaj wystarczy kontakt z bankiem, informacja, bank odnotowuje i potwierdza, że mamy zgodę na wynajem, czyli mamy consent to let i czasami pobiera za to opłatę administracyjną rzędu 100-150 funtów, a niektóre banki będą również podnosiły odrobinę nasze oprocentowanie. Odrobinę mam tutaj na myśli
wielkość rzędu 0,5%. Są również banki, które żeby zrobić consent to let, żeby zgodzić się na wynajem, będą wymagały od nas minimalnych dochodów w granicach 25 tysięcy brutto rocznie oraz tego, żebyśmy nieruchomość posiadali już przez jakiś czas, a również tego, żeby czynsz był odpowiednio wysoki, żeby pokryć ratę kredytu, którą płacimy w odpowiedniej proporcji. Także w momencie, kiedy kupujemy nieruchomość, swoją rezydencjal, ale wiemy, że w przyszłości potencjalnie będziemy chcieli ją wynajmować, to już na tym etapie warto jest wspomnieć o tym brokerowi, który nam doradza, żeby wiedział, jakie banki są przyjazne, jeżeli chodzi o consent to let, a których lepiej unikać, bo to będzie ważne później na tamtym. W większości przypadków nie będzie negatywnie wpływać na naszą zdolność kredytową, ten kredyt właśnie na tej nieruchomości. Także myślę, że to jest... O, proszę bardzo. Od razu była odpowiedź na to. Okej. Okay. Następne, słuchajcie, pytania. Lecimy tutaj z YouTube'a. Szybko i do brzegu będziemy odpowiadać. Dawidzie, czy w tym roku warto kupić nieruchomość, czy może lepiej poczekać do następnego roku? Słuchajcie, nie ma nic gorszego jak czekać. Jeżeli znajdujecie odpowiednie deale, mamy dzisiaj człowieka, który ucieka do... To są, słuchajcie, historie z mojego życia. Który ucieka do Australii, nie wiem, czy przed żoną, czy przed kim, i ma do wyboru, że może szybko sprzedać i sprzeda znacznie taniej. Ja miałem taką sytuację, gdzie no, człowiekowi zależało na czasie i wolał na przykład dostać 15 tysięcy jeszcze mniej, gdzie dostał gwarancję od agenta, że pan Dowbusz jak kupuje, to na pewno się nie wycofie i dojdzie do transakcji i sprzedaje znacznie taniej. Po co ja mam czekać do kolejny rok, jak ogólnie ceny na przykład spadną 7%, 8%, 10%, kiedy ja już dzisiaj wynegocjowałem, załóżmy, zniżkę 15%, 20%, a za rok czasu no, ten dom jeszcze ekstra zarobi, więc no nie ma nic tak naprawdę gorszego niż czekanie, jeżeli kupujemy domy na wynajem. To podkreślam, jeżeli my kupujemy domy na wynajem. Bo jeżeli kupujesz dom na flipa w Londynie, gdzie tam na przykład mogą ceny spaść, załóżmy 15%, i kupiłeś dom za 500 000 i chcesz go potem drożej sprzedać, no to no możesz obejść się tutaj smaki niestety, tak? Ale jeżeli w centrum i na północy Anglii kupujemy w szczególności domy na wynajem długoterminowo, no to tak naprawdę jest dobra cena, nie ma sensu czekać. Bo najważniejszy jest ten czas, tak? Żebyśmy już mieli po prostu jeden kolejny domek odhaczony, mamy ten czas, jest skończony, jest wynajęty, możemy się rozglądać za kolejną nieruchomością, tak? I ten czas jest tutaj najważniejszy. Czy banki dają mortgage dla 22-latka? Jeżeli masz odpowiednią zdolność kredytową, odpowiednie zarobki, jak najbardziej, ja jestem pewien, że nie ma tutaj żadnych przeszkód, tak? Wiek, 22 lata. Są banki, szczególnie na buy to let, które będą wymagały, żeby klient miał minimum 21 lat skończone, natomiast jeżeli się ma 21 lat skończone, to jest ok. Jeżeli się ma 18, no to trzeba uważać na te banki, które wymagają tego wyższego trochę wieku. Kolejna rzecz, jak ktoś już ma problemy i spodziewa się licytacji jego nieruchomości, więc jeżeli już się spodziewa licytacji, to znaczy, że została mu zabrana. Już z tym człowiekiem nikt nie będzie negocjował, bo to bank jest właścicielem, tak? I tutaj dalej było pytanie, czy da się wtedy z takim człowiekiem podpisać purchase lease option, tak? No nie, no jeżeli już stracił tą nieruchomość, to już stracił, tak? Jeżeli jej nie stracił, no to póki człowiek jest w posiadaniu, no to oczywiście no można próbować na wiele sposobów z takim człowiekiem się dogadać, tak? Jak właściwie przeprowadzić sprawdzenie inwestora za pomocą anti-money laundering? No jeżeli, słuchajcie, to nie jest za pomocą anti-money laundering, to wy dostajecie tak jakby certyfikat, że wy jesteście do tego upoważnieni, że możecie sprawdzać czyjeś pochodzenie środków, tak? Przyszliście trening, zdaliście egzamin, tak to co na przykład my mamy w naszej tutaj firmie, no i ty możesz wtedy sprawdzić czyjeś, na przykład poprosić kogoś, żeby ci przedstawił swój bank statement, i widzisz jego wpływy i wypływy i się pytasz, skąd te pieniądze się wzięły, tak? Za co jest ta wpłata? Czy to jest z pracy, czy to jest z biznesu? Jeżeli podarunek, to proszę pokaż mi konto, które te pieniądze podarowało, bo chcę wiedzieć, czy te pieniądze są legalne, tak? Więc tak to działa. To nie jest jakiś specjalny program, który tym się zajmuje, to po prostu ty to sprawdzasz, tak? Robert Gryga, czy korzystnie jest płacić residential mortgage przed złożeniem wniosku o DIPA na buy to let? To nie ma aż takiego znaczenia, no bo buy to let, tak naprawdę banki biorą tutaj pod uwagę stress rate, a w szczególności centrum i północ Anglii, no nie ma opcji, żeby tego stress rate'u nie przeszły, czyli po prostu czynsze muszą pokrywać raty kredytowe, tak? I bardziej banki na to po prostu zwracają uwagę. W Londynie, gdy kupujecie, ktoś do mnie zapytał raz, Dawid, no ale jak ja kupię dom w Londynie za 1 000 000,
A ten czynsz nie jest tak wysoki, no ale nie kupujesz domu w Londynie za 1 000 000 funtów na wynajem, tylko kupujesz za ten 1 000 000, nawet jak za gotówkę chcesz kupić. Nie... Okej, nie warto czekać. Urzędnicy zawsze po. Okej, słuchajcie, dobra, to ja już nie widzę więcej. Na jakiej kwotę będzie moja zdolność kredytowa, kiedy zakładam firmę na zakup nieruchomości? Okej, tu jest jeszcze Jolanta Mosiołek. Jak można dowiedzieć się, na jaką kwotę będzie moja zdolność kredytowa, kiedy zakładam firmę na zakup nieruchomości? To, że zakładasz firmę na zakup nieruchomości, nie ma w ogóle żadnego. Tak jak wspomniałem, tutaj potrzebny jest 20% wkładu własnego do domu, już za Agę trochę odpowiadam, do domu rezydenckiego. Tutaj jest brana bardziej Twoja zdolność. Oczywiście na pewno jest pomocna. Jeżeli zarabiamy tam powyżej 25 tysięcy funtów, na pewno jest to pomocne. Aga, czy chcesz jeszcze coś tutaj do tych wszystkich pytań dodać od siebie? A wiesz co, chyba jedynie do tej zdolności kredytowej na firmę, tak? Jeżeli chodzi o zakupy na firmę, to będą zakupy nieruchomości pod wynajem, więc będzie się liczyła wysokość czynszu i to, czy mamy dochód po prostu my jako dyrektor firmy. Natomiast na podstawie dochodu nie będziemy obliczać wysokości kredytu, który możemy osiągnąć, tylko na podstawie czynszu, który będziemy uzyskiwać z danej nieruchomości. Natomiast zawsze, żeby potwierdzić, czy w naszym przypadku to, co mówię w tej chwili o kredycie, też będzie miało zastosowanie, naprawdę warto się umówić na bezpłatną konsultację i zobaczyć, bo jeżeli na przykład jesteśmy osobą, która nie posiada własnej nieruchomości rezydencjalnej, no to już nasze kryteria, nasze będą troszeczkę inne i nawet jeżeli będziemy kupowali nieruchomość buy to let na firmę, to nasze dochody będą miały znaczenie, tak? Natomiast jeżeli masz rezydencjal, będziesz kupować buy to let na firmę, to wtedy te dochody mają mniejsze znaczenie. Ostatnie widzę tutaj pytanie. Pani M. Kuchnia smakowita. Zostało mi 6 miesięcy do końca kontraktu z bankiem na buy to let. Kiedy najlepiej zacząć szukać nowej oferty na remortgage? Dziękuję. Aga, pytanie do ciebie. Jeszcze raz, Dawid, przeczytaj, przepraszam. No, słuchamy. Zostało mi 6 miesięcy do końca Tak. kontraktu z bankiem na buy to let. Kiedy najlepiej zacząć szukać nowej oferty na remortgage? No to teraz, dlatego że 6 miesięcy jest ważna nowa oferta kredytowa, więc my z zasady kontaktujemy się ze wszystkimi naszymi klientami najpóźniej 6 miesięcy przed zakończeniem fiksa, dlatego że wtedy mamy odpowiednią ilość czasu, żeby poszukać produktów kredytowych, ustalić z klientem, jakie są jego priorytety, przeprowadzić cały proces, bo do tego też jest potrzebny prawnik znowu, tak? Więc nie jest to taka szybka transakcja, jak na przykład produkt transfer. I może to zająć kilka tygodni do nawet kilku miesięcy. Także na pewno pół roku przed zakończeniem fiksa już należy myśleć o tym, co będziemy robić, umawiać się na konsultacje i planować remortgage. Ok, więc tak, na tą chwilę mamy na żywo 100 ponad osób na YouTubie, ponad około 50 na Facebooku. Czy mieszkając w Polsce jest szansa na kredyt? To już było, tak, odpowiadaliśmy. Jest szansa, odpowiedziałem na to pytanie, można kupować też nieruchomości na kredyt. Najlepiej, słuchajcie, zrobić to na spółkę LTD, żeby już po prostu ona sobie też historię budowała. My też mamy taki pakiet dla inwestorów, którzy kupują z Polski, jeżeli chcą korzystać tutaj z usług moich firm deal sourcingowych. Wysyłamy takiego e-booka, krok po kroku jest wyjaśniony cały proces, gdzie tak naprawdę hands off, dzięki tutaj usługom naszej firmy deal sourcingowej można kupować nieruchomości zdalnie z całego tak naprawdę świata, tak? Nie trzeba być wcale tak naprawdę na miejscu, tak? No warto przyjechać sobie chociaż ten dom zobaczyć, jak on wygląda przed remontem i po remoncie. Żebyśmy po prostu wiedzieli, co mamy, ale mamy takich, słuchajcie, inwestorów, którzy ja sam kupuję ze swojej firmy deal sourcingowej, no bo też muszę opłacać tych moich pracowników, ale też mam takich inwestorów, którzy mają już portfolio i nie widzieli ani jednego domu, tak? Widzieli tylko zdjęcia i wiedzą, że gdzieś te domy są, a nie widzieli żadnego domu. Kiedy dołek cen? 2024? Słuchajcie, gdzieś na przełomie 2023 do 2025 będzie ten dołek, tak? Czy będzie wcześniej, czy będzie później? No to wszystko zależy od geopolityki. Jeżeli mamy wchodzić w geopolitykę, no to zobaczcie, no prosta sytuacja, wojna tutaj Rosji z
Ukrainą i rosną nam rachunki, po prostu lecą w kosmos, tak? No i robi się efekt domina. Upadają restauracje, upadają bary, inne produkty idą po prostu cenowo w górę, no bo energia, tak, ma przełożenie na wszystko, koszty energii, tak? Więc no, wystarczy dzieją się takie sytuacje. No co może się zdarzyć? No tutaj z wami się podzielę, jak ja jestem takim fanatykiem historii, to powiem wam, że zawsze i tego nigdzie nie ma, słuchajcie, na żadnym YouTubie, na żadnych wykładach, nikt nie zauważył tej zależności, ale zawsze jak Amerykanie dawali na jakąkolwiek wojnę lend-lease, czyli dawali po prostu w pożyczkę, to nie jest tak, słuchajcie, że Amerykanie wysyłają tam czołgi i to wszystko za free, oni na tym robią po prostu biznes i zawsze jak już mają takiego dłużnika, któremu pakują tak naprawdę cały ten swój arsenał, nigdy nie dopuszczali, żeby ten kraj przegrał wojnę i tak było z pierwszą wojną światową, z drugą wojną światową, pakują ile się da, a w najgorszym wypadku, jak już widzą, że strona, która jest u nich dłużnikiem, sobie nie daje rady, tak jak to było z wojnami z Niemcami, to ostatecznie i oni sami dołączają do tych wojen, tak? No a potem wszyscy po prostu muszą im spłacać, no bo przecież my wam pomagaliśmy, tak? I teraz musicie to wszystko po prostu spłacić. To nie jest tak dobre, że to jest wujek dobry sam, który robi to dla dobra wszechświata i dobra ludzi, tylko robią to dla dobra własnych tutaj tłustych kieszeni. I to samo, słuchajcie, jest z Ukrainą od września, jest, o ile dobrze pamiętam, ten lend-lease. Po prostu Amerykanie nie pozwolą Rosjanom tej wojny wygrać, a jeżeli chcecie sobie porównać gospodarkę Europy plus gospodarkę Stanów kontra gospodarkę Rosji, to tam jest chyba różnica, jak już nie pamiętam dokładnych tych liczb. Rosyjska była 1,4 tryliona, a tamte chyba wychodziły 30 czy 40 trylionów. W każdym razie mówię z pamięci, słuchajcie, to jest tak potężna różnica, tak, że no gospodarczo no nie mają oni szans, żeby wygrać. Tak? I moim zdaniem, mogę się mylić, możecie mnie rozliczyć, ta wojna się zakończy w przeciągu jednego roku bądź dwóch max, tak? I już będzie po tym. A potem wrócimy do sytuacji business as usual. Ceny zaczną spadać energii, ceny zaczną spadać tak naprawdę wszystkiego, bo spada, gdy cena energii spada, tak naprawdę ceny produktów, usług i wszystkiego zaczynają również też spadać, bo są mniejsze koszty, tak? Oczywiście mogą mieć kolejne turbulencje, gdyby załóżmy Chiny nagle stwierdziły, że najeżdżają Tajwan, tak? Różne sytuacje powstają, Arabia Saudyjska stwierdza, że no to może zamiast za dolary będziemy sprzedawać za juany i tutaj się Amerykanom może to bardzo też nie spodobać, no bo sprzedając ropę za dolary na świecie, no to rozkładają inflację na cały świat, czyli Amerykanie drukują pieniądze i inflacja rozkłada się na cały świat. Tak, w momencie, gdy ludzie nie będą, znaczy kraje nie będą potrzebowały w swoich rezerwach trzymać dolarów, no to mogą zacząć je oddawać. No to okej, to dajcie nam w Stanach za to, nie wiem, jakieś wasze produkty, tak? I nagle może być tak, że będzie zbyt duży przepływ dolarów i w Stanach wystrzeli hiperinflacja. Więc jest dużo jakichś zagrożeń na świecie. Kolejnym jest takim, że Rosjanie mówią, ok, to my chcemy się rozliczać w złocie. Teraz mamy taki nowy pomysł, że to może będziemy się rozliczać w złocie za gaz i za ropę, gdzie no to też Amerykanom może nie iść na rękę. Gdy będą się rozliczać w złocie, to te osoby, które mają metale, tak, to możecie się spodziewać, jeżeli to wejdzie, że nagle te metale mogą wyskoczyć do góry, tak, to jak na przykład złoto, kiedy no będą kraje potrzebować nagle złota, żeby kupować ropę i gaz, no to ceny tego złota wystrzelą w górę, tak? No i będzie, nie wiem, leciał samolot ze skrzynkami złota do ruskich, żeby zapłacić za ropę. Więc jest tych różnych takich, słuchajcie, migających różnych światełek, gdzie się coś może znowu odpalić, tak? No ale no musi być też iskra, tak? Będzie ten zapłon i potem będzie kolejny jakiś tam może być wybuch. Więc jest dużo takich sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, no są też szanse, że rok, dwa wojna się skończy z tak naprawdę przegraną tutaj po stronie rosyjskiej albo jakiś po prostu rozejmem, może im coś tam zostawią, żeby Putin zachował twarz. Inna rzecz jest też taka, że Putin może umrzeć, ponoć ma raka i ktoś się pojawi na jego miejsce i zwalą na niego winę jak na Hitlera i powiedzą, to nie my, to on. My teraz chcemy rozejm, róbmy business as usual, więc jest dużo, słuchajcie, wariantów, tak? A kto zna przyszłość, no nie ma takiej osoby, wszystko się może wydarzyć. Okej, słuchajcie, dziękuję wam za dzisiejszego live'a. Może jeszcze tutaj jakieś dwa ostatnie pytanie. Jaki jest czas po przekształceniu residential na buy to let na znalezienie kolejnego residential? Czy to jest tak, że bank już musi wiedzieć kolejny adres residential? O, Aga, ty widzisz te pytania na czacie, czy nie?
Macie Na przydać. czacie na Facebooku widzę, ale na YouTubie Okej, to ja nie. ci na YouTube przydam. Justyna Karbowska dobrze mi jest znana. Justyna kiedyś na jednym z odcinków napisała: Dawid kupił dom obok, była rudera i kupiliśmy ten dom obok na życzenie Justyny. Jaki jest czas po przekształceniu residential na buy to let na znalezienie kolejnego residential? Czyli mamy ten residential, czy to. Najlepiej to robić w tym samym czasie, tak? Czyli dwie transakcje w tym samym czasie prowadzić. Mieć już znaleziony dom, w którym będziemy mieszkać. W międzyczasie wystąpić o consent to let naszego pierwszego residential i tylko czekać, aż się sfinalizuje transakcja zakupu kolejnego, żebyśmy mieli po prostu gdzie się wyprowadzić, żeby to wszystko było spięte razem. Najlepiej, jak właśnie już mamy ten tak zwany onward purchase. Czyli Okej. kolejny zakup. I teraz Patryk jeszcze, czy najlepiej wziąć teraz fiksa w obecnych czasach na 2 lata, czy na 5? Dodam, że będzie to nieruchomość rezydencka, a w przyszłości chciałbym zmienić ją na wynajem. To ja odpowiem od siebie, albo ty Aga od siebie odpowiedz, a ja od siebie. Ty pierwsza. Dobrze. No to tak, to jest ogromny dylemat. Nie ma czegoś takiego jak złota rada, która jest dobra dla każdego z nas, tak? Każdy jest inny i ma inne priorytety. Jeżeli boisz się, że oprocentowanie pójdzie w górę, bez względu na to, co mówią eksperci, ekonomiści i rynek, to wtedy lepiej jest brać fiksa na 5 lat, bo przynajmniej śpisz spokojnie. Jeżeli uważasz, że kryzys będzie trwał, tak jak mówił Dawid na przykład, do, nie wiem, przez następne 2 lata maksymalnie, no to bierzemy fiksa na 2 lata i po 2 latach, według naszych przewidywań, będą korzystniejsze warunki, będzie można wziąć tańszy kredyt, tak? Więc robimy remortgage na przypuszczalnie niższym oprocentowaniu. Ja bym też zwróciła uwagę tutaj na inne produkty kredytowe, na trackery, na discounted rates, które mają tendencję do tego, żeby być tańsze od fiksów. I jeżeli jesteś w stanie pogodzić się z tym, że może tobie rata kredytowa skakać, proporcjonalnie do bazowej, która jeszcze pewnie raz co najmniej pójdzie do góry, no to może to jest coś, na co chciałbyś spojrzeć, tak? Wszystko się rozbija o twoje podejście do ryzyka i twoją tolerancję ryzyka. Jeżeli jesteś bardziej skłonny zaakceptować ryzyko, inny produkt kredytowy będzie lepszy. Jeżeli jesteś raczej osobą, która chce mieć bezpieczne rozwiązanie, wtedy długi fiks jest najlepszą opcją. Tu jest kolejne pytanie, o ile zaniżane są obecnie aplikacje o mortgage? Wiem, że na pewno są. Ja cały czas, słuchajcie, dalej robię remortgage'y i w naszych wypadkach akurat wyszły bardzo wysoko, może mieliśmy po prostu szczęście, ale Aga, ty może będziesz wiedziała coś więcej, no bo wy cały czas te kredyty robicie. Ja powiem szczerze, że no nie obserwujemy takiego dramatycznego trendu, żebyśmy masowo mieli zaniżone wyceny. Jeżeli jest właściciel nieruchomości, czy ktoś, kto planuje kupić nieruchomość i zawyża cenę, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że co 2 lata podawaliśmy o wiele wyższą wartość swojej nieruchomości i to przechodziło na remortgage i sprzedający mógł wywindować cenę, a rzeczoznawca bankowy zazwyczaj to potwierdzał. No jeżeli dalej trzymamy się tego scenariusza i my wierzymy w to, że nasza nieruchomość jest dużo warta, no to wtedy można jakieś rozczarowanie przeżyć. Ale ja nie widzę tutaj takich dramatycznych tak zwanych down valuations. I co jest, słuchajcie, znowu zup zak, tak jak wcześniej mówiłem, czy warto kupić dom teraz, czy czekać? Słuchajcie, to jest najgorsze, co może być, czekanie. Jeżeli jest dobry deal, to trzeba po prostu go brać, bo potem on może zniknąć, tak? I nie ma po prostu sensu czekać. Tak jak ja sobie myślę, wcześniej kiedyś sobie myślałem, tak? Kiedy domy kosztowały u nas po 60-80 tysięcy, kiedy ja zaczynałem i myślałem, no jest za drogo, jest za drogo, jest za drogo. Dzisiaj tam domy kosztują po 150-240 tysięcy, tak? I już no, nigdy nie wróci do 60-80 tysięcy, niestety, tak? Więc w długim terminie, jeżeli mamy dzisiaj dobrego deala, że wyremontujemy, wyciągniemy ten kapitał, no trzeba po prostu brać. No, nie ma sensu czekać, tak? Tak jak tutaj pokazaliśmy na początku tej naszej prezentacji, coraz więcej jest tych repossessów, tak? Więc coraz więcej ludzi będzie w sytuacji, gdzie no, będą musieli wyprzedać tę nieruchomość. Na Facebooku ktoś wpisał w komentarz, nie wiem ile w tym jest prawdy, że ponoć Lloyds, to jest po prostu przeczytany komentarz, że ponoć Lloyds stwierdził, że 80% osób trzymających konta bankowe u nich nie ma więcej jak 500 funtów oszczędności. 500 funtów oszczędności.
co jest niesłychane, słuchajcie. To my Polacy tutaj przyjeżdżamy, dorabiamy się, kupujemy domy, niektórzy budują się w Polsce, a typowy Brytyjczyk, no po prostu nienauczony jakiejkolwiek edukacji finansowej, nie ma więcej jak 500 funtów. I tak po prostu żyją od dom. Cześć Dawid, czy kupując u Was single leta w Deals of Single jest opcja, że zajmujecie się zarządzaniem taką nieruchomością? Tak, słuchajcie, ja mam kompleks firm i zajmujemy się też znalezieniem, remontem, zarządzaniem, plus mamy wszystkie firmy współpracujące też z nami, czyli firmę księgową, firmę brokerską i firmę prawniczą. Wszystko w języku polskim, tak? Czyli tak naprawdę nawet nie trzeba znać angielskiego, jak ktoś kupuje z zagranicy. I po prostu można, nie trzeba, ale można skorzystać ze wszystkich usług, albo można zrobić cherry picking i wybrać tylko te, które potrzebujecie, tak? Wszystko jest do wyboru. Ok, słuchajcie, nie zajmuję Wam więcej Waszego cennego też czasu. Odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania, jakie były zadane. Pamiętajcie, będziemy jeszcze w przyszłości robić kolejne webinary. Możecie robić listę pytań do tych webinarów. I ostatnie, to już naprawdę ostatnie. Czy jak kończy mi się fix 5 lat i robię remortgage w tym samym banku, aktualnie mam Nationwide, to oszczędzę na papierologii? Aga, no raczej tak. Zawsze, no. Zawsze warto sprawdzić, co jest jeszcze na rynku. Jeszcze raz to powtórzę, umówić się na bezpłatną konsultację, zobaczyć chociaż. Tak, zostanie w własnym banku jest prostszą procedurą, nie wiąże się z tym, żebyśmy angażowali prawnika, natomiast nawet nasz bank może mieć kilka produktów w danym momencie, jedne z opłatami, drugie bez opłat, fiksy, trackery i rozmowa z brokerem pomoże nam dobrze zanalizować i dobrze wybrać, bo to jest wybór, który będziemy potem nosić ze sobą przez następne 2 lub 5 lat, więc nie można się rozmyślić, tak, po tym jak już weźmiemy tego fiksa. Dlatego no, mówię, najlepiej jest się skonsultować, aczkolwiek tak, zgadza się, jeżeli zostajemy w swoim banku, to jest to uproszczona procedura, szybsza transakcja i zdarza się tak, że jest to najlepsza opcja dostępna na rynku, ale wtedy my również o tym klientom zawsze mówimy. Okej, tutaj już to prawda, już 3 razy już kończę. Czy polecasz jakieś książki, audiobooki? To jeżeli chodzi o książki dla dzieci, to polecę książki tutaj bardzo gorąco. Arka Błażyce, Kot Biznesik i po prostu serię jego książek, tam jest ich parę więcej. Również jest świetny audiobook tej książki, Kota Biznesika, na Audiotekę możecie również wejść i kupić świetny audiobook z żywymi dźwiękami. Jeżeli chodzi o książki dla początkujących, to bardzo dobrze zacząć jest od książki Roberta Kiyosakiego, Bogaty, Biedny Ojciec. Kolejnym bardzo dobrym tytułem jest Najbogatszy Człowiek w Babilonie. To są takie dwa elementarze, które trzeba przeczytać na start. Następny może być Dale Carnegie, jak zjednać sobie ludzi i zdobyć przyjaciół. Później idąc dalej, jeżeli jesteśmy w biznesie, to na pewno Mit Przedsiębiorczości. Jeżeli musimy się nauczyć trudnych decyzji w podejmowaniu w życiu, trudnych decyzji, to będzie dobry tytuł Armia Cesarza, tak? I tak naprawdę, no słuchajcie, jest wiele świetnych tytułów. Również biografię Wam polecam, na przykład biografię Warrena Buffetta, ale no na przykład ja z Warrenem Buffettem no nie utożsamiam się, bo jego życie się kręci wokół tego, że pieniądze są jak punkty i on chce jak najwięcej punktów zebrać i po prostu żyje dlatego, więc dla mnie to jest trochę bez sensu życie, ale z każdej ciekawej biografii, czy na przykład Ilona Maska, też można coś ciekawego wyciągnąć. Po prostu wyciągajcie te rzeczy, które są dla Was najciekawsze, tak? I jeszcze pytanie do Agi. Witam, czy firma Kusaria zajmuje się również dobraniem odpowiedniego ubezpieczenia na życie pod kątem późniejszego brania kredytu? Na pewno tak. Ja też no, zachęcam, żebyśmy się spotkali między innymi na najbliższym ASBiRO, bo dużo jest tematów, które są bardzo ważne, jeżeli chodzi o ubezpieczenia. Na przykład to, że część polis możemy sobie wrzucić w koszty, jeżeli jesteśmy właścicielami biznesu. To jest bardzo ważne. Są przeróżne produkty ubezpieczeniowe, tak? Oczywiście ubezpieczenie na życie to jest podstawa, tym się jak najbardziej zajmujemy, ale również prywatne ubezpieczenia zdrowotne, które nam dają dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. Dla właścicieli spółek również ubezpieczenia na życie i niektóre warianty ubezpieczenia od chorób, także jest to bardzo, bardzo szeroki temat i jak najbardziej zapraszam do kontaktu z nami. Ja tutaj zaniedbałem troszeczkę Facebooka, przełączyłem się na Facebooka, przepraszam, bo już kończę, już chyba po raz 10.
A po jakim czasie można zmienić na buy to let od zakupu nieruchomości? Chodzi tutaj pewnie o kredyt rezydencki. Po jakim czasie można zmienić? No taka zasada ogólna jest, żeby to nie było za szybko, na pewno nie szybciej Pół niż roku. te przepisowe 6 miesięcy, tak? Także nie No i może kupujemy być. nieruchomości rezydencjal z planem od razu przerobienia jej na buy to let, bo to nie ten No i kredyt. też trzeba zobaczyć, czy nie mamy na przykład early payment charge, tak? Czy też w tym wypadku nie jest, tak? Czyli po prostu Oczywiście, dodatkowa to jest. opłata za to, że załóżmy zrywamy fixa. Oczywiście, że I tak. to jest opłata procentowa, załóżmy 1%, 2%, 3%, co macie w umowie, od wielkości pożyczki, nie od wartości domu, od wielkości pożyczki. Dzięki To nam może też być wówczas, i okej, okay, przychody rolnych. 5%, jeżeli mamy pięcioletniego fiksa i zrywamy go w pierwszym roku kredytowania, tak? Aga, jakie jest średnie oprocentowanie na dzień dzisiejszy? Średnie oprocentowanie, ja bym powiedziała, co to jest średnie oprocentowanie, bo teraz tak, jaki mamy depozyt, tak? 5%, 25%? No średnio między 4 a 5%, tak? Takie No oprocentowanie w tej to wyszło chwili. średnio. Dobra, słuchajcie, Bo dziękuję Wam jeszcze po raz oscylujemy. ostatni. Dziękuję Wam, Dziękuję już tyle również. razy dziękowałem za Wasz czas. Słuchajcie, widzimy się w sobotę. Pamiętajcie, słuchajcie, musimy budować nasze plemię. Zawsze jak tu przyjechałem, zaczynając pracę na magazynie, przyznam Wam, że zazdrościłem, tak? Że Żydzi, może popularnie, może to, żeby nie było jakiejś dyskryminacji, Izraelczycy, a może Hebrajczycy, nie wiem, jak ich mam nazywać, żeby to było poprawnie polityczne. Potrafią tworzyć to swoje community, gdzie zawsze się wspierali. To samo potrafią robić Azjaci. Jak ja byłem na tym magazynie, mi się tak zawsze marzyło, żeby tak również my, Polacy, byśmy mogli to zrobić. I szczęśliwie od wielu lat z ogromnym sukcesem to robimy, tak? Ludzie, którzy przyjeżdżają do nas z Polski, wykładowcy, mówią, że naprawdę stworzyliśmy plemię, tak? Tak jak to powiedział Kamil Gancarz, być może Wam znany, ekspert od Polski z kryptowalut, powiedział, że to nasze społeczeństwo to jest jak plemia. Plemię działa tak, że tworzy się jakieś community, gdzie ludzie się nawzajem wspierają, słuchajcie. I nie jest coś nam dane raz na całe życie, tak? Trzeba cały czas to pielęgnować, tak samo jak małżeństwo. To, że ktoś się z kimś no, zawarł tutaj jakąś umowę, to nie znaczy, że okej, okay, już o tym zapominamy, bo on jest na własność, albo ona jest na własność i się nie interesujemy. Nie, no to cały czas trzeba pielęgnować, żeby ta iskra się tam iskrzyła i tak samo cały czas to nasze plemię musimy pielęgnować, żebyśmy my mieli z tego korzyści, że z tej naszej współpracy razem, żebyśmy cały czas mogli się wspierać. Ja cały czas, słuchajcie, poznaję świetnych ludzi, którzy co roku coś się zmienia w moim życiu, że dostaję ekstra dopalacz, ekstra jakieś turbo, coś mi jest ułatwione, mam kolejny kontakt jak do tego komornika, który tak naprawdę no, też mi tutaj pomoże z niektórymi rzeczami. Więc co roku też dostaję tutaj świetne rzeczy w zamian za to, że też to robię. Więc 28 stycznia widzimy się w naszym tutaj plemieniu Azbiro Investor Sheffield, sobota. Zostajemy do późnych godzin. Tydzień później dla zainteresowanych mamy nasze warsztaty. Zapraszam na stronę www.dowbuszpobryty.com. I jeszcze tydzień później jest rent to rent dla tych, którzy chcieliby inwestować, nie mają kapitału i chcieli po prostu by zacząć być może od podnajmu. Tak jak wspomniałem, w Manchesterze dochodzą mi plotki, że tam jest po prostu szał, że nawet już potwierdźcie te plotki, czy to jest prawda, że już nawet jest tam wynajem na łóżka, co jest dla mnie jakieś kosmiczne. Nie wiem, czy to jest prawdziwe. Wiem, że było tak w przedwojennej Warszawie, że rzeczywiście na łóżka się wynajmowało, albo jeszcze nawet w Londynie, w czasach tutaj rewolucji też przemysłowych, gdzie ludzie nawet no, wynajmowało się kawałek ławki i się spało tam po prostu, tak? No, nie mieli gdzie mieszkać, niestety. Takie były też czasy w przeszłości, więc nie jest z nami tak źle, tak? No, nie musimy wynajmować kawałka ławki, żeby mieć gdzieś, gdzie na noc usiąść. To już taka dygresja skrajna. Życzę Wam udanego weekendu. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiam. Dziękuję, Aga, za Twoje uczestnictwo. Dzisiejszym naszym gościem Aga Moczyńska, Husaria Group. Dziękuję bardzo i życzę miłego weekendu. Pozdrawiamy. Cześć.